Cześć, witam wszystkich w pierwszym odcinku z serii poradników Sam Naprawiam. Chciałbym zrealizować taką serię kilku odcinków, w których pokażę Wam, jak naprawiać, jak diagnozować różne awarie w swoim sprzęcie i jak bez pomocy drogiego serwisu poradzić sobie z awariami, z którymi możecie poradzić sobie w domu, czy w ogrodzie, czy w swoim warsztacie przydomowym. Wiele awarii możemy usunąć samemu, bez bardzo dużych kosztów. I o ile do mojego warsztatu będą trafiały różne narzędzia, kosy, spalinowe piły czy kosiarki, będę realizował takie odcinki i pokazywał Wam, jak sobie z tymi różnymi awariami radzić. Dzisiaj w moim warsztacie pojawiła się kosa NAK, kosa spalinowa 42 cm sześcienne pojemności, 1,7 konia. Kolega powiedział, że po prostu nie odpala. Nie odpala pomimo wielokrotnych szarpnięć rozrusznikiem, po prostu nie gada. No i cóż, tak naprawdę mogą być dwa powody, główne powody. Brak iskry i brak paliwa. Więc żeby to zdiagnozować, no to trzeba po prostu sprawdzić, czy dochodzi paliwo do gaźnika i czy pojawia się iskra na świecy. Czy pojawia się iskra? Można zdiagnozować to w ten sposób. Że zdejmujemy kapturek ze świecy, wykręcamy tą świecę i sprawdzamy, czy przy pociągnięciu za linkę rozrusznika na tej świecy pojawi się iskra. Wykręcamy świecę, sprawdzamy, czy ta świeca nie jest mocno zanieczyszczona, czy nie jest wilgotna, czy nie jest zalana paliwem. I druga rzecz, czy do gaźnika dostaje się paliwo. Czy paliwo się dostaje do gaźnika? Oczywiście musimy sprawdzić, czy filterek, który znajduje się w zbiorniku, jest czysty, czy nie jest zatkany, czy tutaj w pompce widoczne jest paliwo. Producenci zalecają kilkukrotne naciśnięcie pod spodem pompki. Mam nadzieję, że to jest, że jest ona widoczna. Sekundkę. Mhm. Tutaj naciskamy kilkukrotnie, żeby to paliwo wstrzyknąć do gaźnika przed pierwszym rozruchem. I paliwo powinno się nam przelać przez rurkę przelewową od gaźnika, która znajduje się w połączeniu. To jest ta jasna rureczka, ten przewód w połączeniu z gaźnika ze zbiornikiem. Czarną rurką dostaje się paliwo do gaźnika, zostaje zassane, natomiast tą rurką nadmiar paliwa powraca do zbiornika. Jeżeli mamy iskrę na świecy, oczywiście łatwiej nam jest sprawdzić w pierwszej kolejności, czy dochodzi paliwo. Tutaj spróbujemy podpompować. Słychać taki dźwięk piszczącej pompki, ale nic się nie dzieje. Paliwo nie wraca nam do zbiornika. Nie pojawia się też tutaj, w tej przejrzystej bańce, w tej pompce, w tym zbiorniczku, co świadczy o tym, że paliwo nie jest zasysane w ogóle ze zbiornika. No i cóż, i musimy teraz sprawdzić
jaka jest tego przyczyna. Często przy starszych sprzętach te rurki po prostu murszeją, są mało giętkie i potrafią się gdzieś urwać, zatykają się, jeżeli po prostu, tak wiemy, mało czyste paliwo, coś nam wpadnie do zbiornika, to zatykają się filterki. Natomiast ich wymiana nie jest skomplikowana i możemy ją z powodzeniem wykonać samemu w domu. Teraz zdejmę przewód, tutaj ten przelewowy. On jest dosyć krótki, on wchodzi tam do zbiornika niewiele. Widać, że on już kiedyś był chyba ułamany, bo to nie jest oryginalne zakończenie tego przewodu. Teraz zdejmę przewód paliwowy. No i widzimy tutaj, że on powinien wchodzić do zbiornika. On ma tam kilkanaście centymetrów długości, powinien wchodzić do zbiornika głębiej i powinien być zakończony filtrem paliwa. Jak widzimy, ten przewód lata świetności ma już za sobą. Pęk po prostu tutaj na łączeniu tej uszczelki i pewnie drugą jego część znajdziemy w zbiorniku. Możemy sobie tutaj wyjąć korek. Od zbiornika. I zobaczymy, że tam w zbiorniczku jest druga część tego przewodu. Za chwilę go wyciągnę i zobaczymy, co z tym dalej można zrobić. Przy pomocy jakiegoś drutu musimy wyłowić to, co tam w zbiorniku zostało, czyli drugą część przewodu. Super, udało się nawet w krótkim czasie. Sprawdzamy jakość filterka na końcu, czy on nie jest mocno zabrudzony. I od razu tutaj chciałem Wam pokazać zestaw naprawczy do większości chińskich kos. Koszt niecałe 3 zł na jednym z portali. Żeby nie być gołosłownym, przewód do zbiornika kosy bez filtra 2,99 plus koszt wysyłki 8 zł, niecałe 11 zł. To jest cały koszt części zamiennej. Należy oczywiście zwrócić uwagę na średnicę tego korka. One występują najczęściej w dwóch średnicach, 18 i 20 mm. Więc wyjmiemy sobie teraz ten koreczek. Możemy oczywiście użyć nowego, możemy użyć starego, jeżeli jest w dobrym stanie. Trzeba sobie go po prostu obejrzeć. Ten, jak widać, mam nadzieję, że to będzie widać. No, nie chcę tam złapać teraz ostrości. Ok, jak widzicie, są tutaj już uszkodzenia, ten korek jest zmurszały, więc nie opłaca nam się go wkładać tutaj ponownie, więc użyjemy całego nowego zestawu. Filtr jest ok, nie jest mocno zabrudzony, więc po prostu go założymy.
Trzeba to zrobić umiejętnie i delikatnie, żeby tego krójca na czubku nie ułamać. I oczywiście nie zalecam używania tego zestawu bez filtra. Ten przewód przelewowy powinien być wysunięty mniej więcej tak, jak tutaj. Można go wciągnąć jeszcze kawałeczek, tak żeby to paliwo powracające nie wylewało się bezpośrednio w korek. Nie może ten przewód być równo tutaj zakończony w tym korku, gdyż może to paliwo podciekać. Musimy sobie tutaj wyregulować odległość tych rurek, tak żeby one nie były mocno pozaginane, nie mogą być jakoś powyginane. Powinniśmy sobie tak ustawić, żeby one swobodnie wchodziły w korek i bez żadnych zagięć, które mogą później osłabiać ten materiał, były tutaj poprowadzone, również żeby nie były zbyt napięte, tak aby nam się nie zsuwały skrótce od gaźnika. I warto zwrócić uwagę na dobre ich tutaj ułożenie od razu, gdyż o ile tą rurkę przelewową jest dosyć łatwo ściągnąć z krójca tutaj z gaźnika, tak rurka która wchodzi i doprowadza paliwo do gaźnika, jest zakładana na kruciec taki karbowany i tutaj rzeczywiście może być dość ciężko ją później zdjąć. Ok, ja sobie ją już tutaj wyreguluję. Mam nadzieję, że to jest dobrze widać. I po założeniu tego korka, tak, bo później możemy sobie tutaj obie te rurki założyć. Korek raczej nam sam tutaj palcami nie wejdzie. Musimy użyć jakiegoś narzędzia, płaskiego śrubokręta. Ważne, żeby nie był ostry. Zwracamy uwagę, że czarna rurka idzie od strony tutaj silnika, przelewowa od strony zewnętrznej. Jak już mamy to ustawione, zakładamy korek. On powinien ściśle wchodzić w zbiornik. Natomiast musimy robić to ostrożnie, tak żeby tego korka nie uszkodzić i oczywiście, żeby nie uszkodzić tych przewodów. Ok, mamy włożony korek, zakładamy rurkę przelewową na kruciec, zakładamy drugą rurkę doprowadzającą paliwo na drugi kruciec. Ona musi ściśle tutaj mocno wchodzić do samego końca tego gaźnika. Wtedy na pewno nam się nie zsunie. Ok, pompujemy. Widzimy, że paliwo poszło rurką, czyli nasza naprawa przyniosła skutek. Paliwo dostaje się do gaźnika, przelewa się przez rurkę przelewową, więc tutaj od strony gaźnika wszystko jest jak najbardziej ok. I spróbujemy ją teraz odpalić. Ssanie podnosimy na on.
Jak widzimy, usunęliśmy awarię. Kosa zaczęła gadać. Natomiast, jak zauważyliście, pewnie obroty ma zbyt wysokie, co powoduje, że głowica zaczyna się obracać na wolnych obrotach, czyli one są zbyt wysokie. I druga rzecz, dźwignia ssania jest na tyle luźna, że przy pewnych obrotach ona się po prostu podnosi do góry i silnik gaśnie. To są dwie kolejne rzeczy, które należy w tej kosie naprawić, ale to już jest temat na kolejny odcinek. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków.